Cześć, z tej strony Tomek z WinShop. Pokażę Wam, jak wymieniać żywice w różnych systemach do demineralizacji wody. Zacznijmy od systemu, który jest najłatwiejszy w obsłudze i najłatwiej wymienia się w nim wkłady, czyli Unger Hydropower S. Jest to jednoworkowy system filtracji wody demineralizowanej. Aby wymienić wkład w tym systemie, musimy nacisnąć ten przycisk i przekręcić obudowę w lewo. Tu trzeba sobie złapać pomoc nogami, bo on musi być szczelny, dlatego tutaj to obracanie jest dosyć takie toporne, ale wystarczy, że sobie naciśniemy, przekręcimy w lewo i już mamy zdemontowaną pokrywę. No i teraz bardzo prosty sposób. Przy pomocy uchwytu wyciągamy stary wkład z systemu, wymieniamy na nowy i instalujemy go z powrotem. Tutaj warto nim poruszać, żeby on sobie tam wszedł do środka. Można go delikatnie wcisnąć. On sobie tu się schowa. No i zakładamy pokrywę z powrotem. O, teraz. Przekręcamy, dociskamy. O. O. I tak naprawdę to jest wszystko. Cała operacja zajmuje nam 2 minuty. Teraz pokażę Wam analogiczną sytuację z systemem Unger Hydropower, ale składającym się z 3 wkładów. I tak jak poprzednio, naciskamy i odkręcamy. I teraz już mamy zdemontowaną. W tym systemie znaczenie mają wkłady. Mamy jeden wkład zielono-czerwony i 2 wkłady czerwone. Czerwony, jeszcze jeden, również czerwony. Ta kolejność jest bardzo ważna w przypadku tego systemu, no i musimy to zachować. Czyli wymieniając wkłady, 2 czerwone z powrotem montujemy na dole. No i teraz zakładamy obudowę. No i na tym kończymy wymianę. Teraz zajmiemy się systemami, w których będziemy wykorzystywać żywice w formie sypkiej. Zaczniemy od systemu DI. W pierwszej kolejności wylewamy wodę z systemu, ponieważ została tam resztka tej wody. Aby poprawnie wymienić żywice w systemach, które wykorzystują żywicę sypką, będziemy potrzebować tak naprawdę jednego narzędzia, którym jest lejek, który jest specjalnie do tego przystosowany. Posiada w tym miejscu taką zatyczkę, korek tak zwany, na rurkę wewnętrzną systemu. To jest bardzo ważne, żeby żywica nie dostała się do środka, do wewnątrz tej rurki, bo może nastąpić sytuacja, że zatka nam się wypływ wody na kij. Warto wyposażyć się w worek lub jakieś wiaderko właśnie na starą żywicę, żeby po prostu ułatwić sobie pracę. Zaczynając od początku, musimy odkręcić tą górną część systemu. Wystarczy przekręcić w lewo. Jego nie trzeba bardzo mocno dociskać. On jest wyposażony w uszczelkę, więc wystarczy to dokręcić z wyczuciem. No i tak wyciągamy. Możemy teraz zdemontować sobie tą rurkę z wewnątrz. No i w następnej kolejności przystępujemy do wymiany żywicy, czyli tutaj wysypujemy starą żywicę. Można tą rurkę spokojnie wyciągnąć, odłożyć sobie ją gdzieś na bok. No i wysypujemy starą żywicę. OK. Gdy pozbędziemy się już starej żywicy, cały system wewnątrz należy wypłukać. Gdy już wypłukamy system, możemy przystąpić do napełnienia systemu już nową żywicą. Tutaj oczywiście te elementy typu rurka też warto umyć. Ja nie będę tego robił, to jest nowo złożony system, on ma świeżą żywicę. Teraz, gdy już mamy czysty system, montujemy tą rurkę wewnątrz systemu. Zakładamy nasz lejek, gdzie właśnie ten korek idealnie nam tutaj nachodzi na tą rurkę.
blokując dostęp żywicy do wewnątrz. No i teraz zaczynamy uzupełniać system żywicą. Ja używam takiej łopatki ogrodowej i teraz ruszając sobie tym lejkiem, żywica wpada nam do wewnątrz systemu. No i uzupełniamy zbiornik do 3/4 pojemności, tak żeby woda mogła swobodnie przepływać i pracować w środku. Na koniec zakładamy górną część, dociskamy lekko i dokręcamy. I operację mamy zakończoną. To jest cała wymiana w systemie DI opartym na żywicy sypkiej. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Na koniec przedstawię Wam, jak wymienić żywicę w takich systemach jak Reos One z wkładem żywicznym w obudowie. W pierwszej kolejności, aby wymienić żywicę w takich systemach jak Reos One, musimy odkręcić obudowę. Można do tego użyć klucza, ale również powinniśmy bez problemu móc zrobić to rękami. I tutaj przytrzymujemy sobie tą dolną część. Na razie zrobię to tak. I odkręcamy górną obudowę. Jeżeli wymieniamy już w używanym systemie, to warto jest to zrobić na zewnątrz, gdyż wyleje się spora ilość wody, która jeszcze znajduje się w systemie. Więc teraz tylko odkręcamy tą górną obudowę. Zdejmujemy osłonę. No i tutaj mamy wkład. Przy wymianie żywicy warto zwrócić uwagę, w jakim stanie są uszczelki. Jedna tutaj we wkładzie, druga wewnątrz obudowy. Skontrolować po prostu ich stan, bo jeżeli są zużyte, to mogą przepuszczać wodę, co będzie skutkowało niepoprawną filtracją. No i tak, odkręcamy obudowę górnej części. No i wysypujemy starą żywicę. Tutaj na dole znajduje się również gąbka, która jeżeli będzie już zużyta, warto również ją wymienić. Gdy już wysypiemy starą żywicę, oczywiście też myjemy wkład, płukamy go wodą, no i możemy przystępować z powrotem do uzupełnienia ponownego żywicą. Do tego wykorzystamy sobie lejek, którego używaliśmy poprzednio. Ja mogę to zrobić w ten sposób, tu. No i nasypujemy żywicę do 3/4 objętości filtra. Gdy już uzupełnimy wkład żywicą, zakręcamy obudowę. Musimy pamiętać o tej uszczelce, osadzamy ją, montujemy wkład w obudowie. Gdy już osadzimy filtr, zakładamy obudowę zewnętrzną. Możemy przekręcić trochę najpierw w lewo, żeby wskoczył nam w gwint i dokręcamy. Teraz dociągamy. No i na tym kończy się nasza praca. Mamy wykonaną całą wymianę żywicy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jak macie jakieś pytania, zachęcam też do dyskusji. Dzięki, na razie, cześć.